dopiero zawieszone na choince sprawiają, że chcemy zawiesić na niej oko. Bombki w najpiękniejszym wydaniu zostały zgromadzone w Miliczu, w muzeum, gdzie możemy zobaczyć m.in. te okazy, które zawisły w Watykanie bądź zostały zamówione przez Walta Disneya, albo specjalną bombkę wykonaną właśnie na Dolnym Śląsku z tak zwanym wzornikiem dolnośląskim. Muzeum Bombki mieści się w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. To nowoczesne miejsce powstało tutaj nieprzypadkowo. Była to do 2008 roku największa w Polsce fabryka szklanych ozdób choinkowych. Ale kiedy już maszyny stąd wyjechały, opustoszało to miejsce, jednak pozostał jego duch dla pracy ludzkich rąk i twórczych umysłów. Bańki, cacka, glaskule, a na Dolnym Śląsku najczęściej po prostu bombki. W Miliczu każda z nich to unikat. Egzemplarze, które możemy zobaczyć, gromadzono przez ponad pół wieku. Mamy tutaj ponad 6 tysięcy bombeczek, które co roku były odwieszane do wzorcowni fabryki. Muzeum to oczywiście moc informacji. To tutaj dowiemy się, że pomysłodawcą choinki był święty Bonifacy, a pierwsze bombki powstały w latach 40. XIX wieku w Niemczech. Poznamy historię o pajęczynach przynoszących szczęście, którymi dekorowano choinki na Ukrainie, o duńskich flagach, czeskich malowanych wydmuszkach czy szwedzkich drewnianych figurkach pełniących rolę świątecznych ozdób. W końcu poznamy także opowieść o słomianych bombkach zawieszanych na litewskich drzewkach, by przynieść gospodarzowi urodzaj. Choinka to tradycyjnie drzewo wiadomości. Pierwsze ozdoby, które na niej wisiały, były swego rodzaju kodem. Jak na przykład orzechy, dostatek i zdrowie, jabłko urodzaj, dzwonki, dobrą nowinę. Najdroższa bombka świata kosztowała 82 tysiące funtów, czyli ponad 410 tysięcy złotych. Była wykonana z gustownego 18-karatowego złota, a zdobiło ją niemal 200 rubinów i ponad 1500 diamentów. Ta dolnośląska wersja jest nieco skromniejsza, ale powinna być nam wyjątkowo bliska. Bombka dolnośląska łączy właśnie w sobie te pojedyncze motywy wzornicze z różnych części Polski. Sama koncepcja jest bardzo taka przyszłościowa i ciągle może ewoluować, bo przecież struktura mieszkańców Dolnego Śląska cały czas się zmienia. W czasie pandemii muzeum jest zamknięte. Mimo to możemy je wesprzeć, kupując oryginalne prezenty. Jeszcze jeden kiermasz, a właściwie już wyprzedaż naszych kolekcji, odbędzie się w najbliższy weekend. Bombki prosto z Doliny Baryczy, dolnośląsko wydmuchane i lokalnie malowane, polecają się na dolnośląskie Boże Narodzenie.